Proszę Państwa, wprawdzie zakończyła się druga tura wyborów do samorządów terytorialnych. Tam prezydenci zostali powybierani, burmistrzowie, wójtowie. Tam skandale są, nawet protesty wyborcze. Ale to wszystko zostało przyćmione wyprawą zamorską, wyprawą pana prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbył prywatną rozmowę z Donaldem Trumpem, byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych w listopadowych wyborach. Donald Trump co prawda teraz zmaga się tam z niezawisłymi sądami, bo jego przeciwnicy polityczni chcą go wpakować za kraty. No i nie wiem, podobno nawet prezydentem Stanów Zjednoczonych może być ktoś, kto tam aktualnie przebywa za kratami. Jakieś tam sposoby łączności, nie wiem, ale tak mnie zapewniał jeden mój honorable korespondent w Waszyngtonie. Czy jest to możliwe? Twierdził, że jest to możliwe. Trzeba by to sprawdzić, ale nie o to chodzi, proszę Państwa, bo nie tyle może zamorska wyprawa pana prezydenta przyćmiła drugą turę wyborów do samorządów terytorialnych w Polsce, co no właśnie i tutaj mamy problem, bo jak Państwo wiecie, sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą. No i akurat tak się złożyło, że zaraz po przybyciu pana prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych nastąpił przełom w stanowisku Izby Reprezentantów w sprawie pomocy dla Ukrainy. Jak pamiętamy, Izba Reprezentantów konsekwentnie sprzeciwiała się uchwaleniu, tam nawet centa nie chciała dać na pomoc dla Ukrainy. No a teraz ten speaker podobno puścił farbę, znaczy nie podobno, tylko pozwolił na to, żeby ta sprawa została wniesiona na porządek dzienny Izby Reprezentantów Kongresu. No i Izba Reprezentantów przegłosowała pomoc dla Ukrainy, tam nie tylko dla Ukrainy, bo i dla bezcennego Izraela i dla Tajwanu, ale również dla Ukrainy w kwocie prawie 61 miliardów dolarów. No i to jest wielki sukces. W związku z tym natychmiast do tego sukcesu zaczęli się przyznawać rozmaicie ojcowie. No pan prezydent Duda to niewątpliwie z wieku i z urzędu mu się ten zaszczyt należy. Tym bardziej, że pan prezydent Duda poruszał tam wszystkie sprawy nieba i ziemi w tej prywatnej rozmowie z Donaldem Trumpem, między innymi w sprawie Ukrainy. Tradycyjnie pan prezydent występuje jako rzecznik interesów ukraińskich, no i jako rzecznik interesów bezcennego Izraela. Podobno nawet o innych sprawach tam rozmawiał z Donaldem Trumpem. No ciekaw jestem, czy wśród tych innych spraw to były jakieś polskie sprawy. Uprzejmie zakładam, że pan prezydent tym razem się odważył poruszyć jakieś polskie sprawy, chociaż oczywiście żadnej pewności nie ma. Z kolei pan Paweł Kowal twierdzi, że ojcem tego sukcesu jest Donald Tusk, bo Donald Tusk tam podczas ostatniej pielgrzymki do Kijowa podpisał jakieś cyrografy prezydentowi Zełenskiemu. No i w związku z tym, jak tak, na taki widok, to drgnęły zatwardziałe serca kongresmenów republikańskich i uchwalili pomoc dla Ukrainy. Proszę Państwa, tutaj się zatrzymamy chwilę, bo mówiłem o kwocie 61 miliardów, ale to nie jest tak, że cała ta kwota będzie przekazana Ukrainie. O, co to nie. Proszę Państwa, 28 miliardów z tych 61 zostanie przeznaczone na uzupełnienie ubytków w amerykańskim arsenale, który powstał wskutek przekazywania broni, sprzętu i amunicji Ukrainie. Więc już nie 61, tylko znacznie mniej. Z kolei kilkanaście miliardów dolarów zostanie przeznaczone na utrzymanie tutaj amerykańskich
amerykańskiej obecności wojskowej w środkowej Europie, tych kontyngentów wojskowych w Polsce, w Niemczech i tak dalej, no kilka miliardów dolarów ma stanowić rezerwę w dyspozycji pana prezydenta Joea Bidena. Po co ta rezerwa? No tego tu już nie wiemy dokładnie, ale mimo że nie wiemy, to jesteśmy, jak skoro nie wiemy, to jesteśmy skazani na domysły, a skoro już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie, domyślajmy się. Ja na przykład się domyślam, że ta rezerwa jest przeznaczona dla ukraińskich oligarchów, żeby tam wśród tych oligarchów to są też amerykańskie dwa koncerny, nie tylko dwa, ale ta dwa takie największe, które tam mają latyfundia ogromne na Ukrainie, i chodzi o to, żeby ci oligarchowie mieli pieniądze na przekupienie nowych władz Unii Europejskiej, bo te dotychczasowe to już są przekupione, już nawet zdążyły wydać pieniądze. No i dlatego właśnie kilka dni temu zapadła tutaj decyzja, żeby nie ograniczyć tego, nie ograniczać pod żadnym pozorem tego ukraińskiego eksportu rolnego na obszar Unii Europejskiej. Widać, że jak pieniądze zostały wzięte, no to każdy porządny człowiek, a tacy tylko są w Brukseli, to chyba jasne, każdy porządny człowiek poczuwa się do obowiązku, żeby się wywiązać z obietnic. Proszę Państwa, no ale w czerwcu będą wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wszystko się zmieni, będzie nowa Komisja Europejska, tam różne inne te organy, Reichsführerin, bardzo możliwe, że zostanie zastąpiona jakimś Reichsführerem, no a tego też trzeba będzie tam przychylnie usposobić do ukraińskich oligarchów, no i na to ta rezerwa. W sumie, jak się to policzy, te wszystkie wydatki uboczne, to dla Ukrainy zostaje niecałe 14 miliardów dolarów. Proszę Państwa, warto przypomnieć, że dotychczasowa pomoc, jaką Stany Zjednoczone tutaj Ukrainie okazywały przez prawie 800 dni trwania tej wojny z Rosją, jaką prowadzą do ostatniego Ukraińca, z tego wynika, że dziennie Stany Zjednoczone wydawały na wsparcie Ukrainy około 57 milionów dolarów. No, nam to się wydaje, że to bardzo dużo, ale kiedy porównamy te 57 milionów dolarów dziennie z kosztami operacji pokojowej i misji stabilizacyjnej w Iraku i Afganistanie, no to pamiętamy, jak pamiętamy, tamte koszty wynosiły 300 milionów dolarów dziennie. No, ale w tamtych operacjach uczestniczyli żołnierze amerykańscy bezpośrednio, korzystali z amerykańskiego sprzętu, z amerykańskiej broni, strzelali amerykańską amunicją, za które inne kraje Stanom Zjednoczonym przecież nie płaciły. No więc stąd te koszty. Co z tego wynika? 57 miliardów dziennie w porównaniu z 300 milionów, przepraszam, dolarów dziennie w porównaniu z 300 milionami dolarów dziennie, bo tyle kosztowała operacja specjalna i misja stabilizacyjna w Iraku i Afganistanie. To pokazuje, to zestawienie pokazuje, że wojny prowadzone per procura, a taka właśnie wojna jest prowadzona przez Stany Zjednoczone z Rosją na Ukrainie, są kilkakrotnie tańsze. Są kilkakrotnie tańsze. No i co wynika z tych 14 miliardów dolarów, jakie Ukraina ma dostać, o ile oczywiście Senat tę decyzję Izby Reprezentantów Kongresu zatwierdzi. Prawdopodobnie ją zatwierdzi, więc to jest tylko kwestia najbliższych dni. No i proszę Państwa, co z tego wynika? Jeżeli by koszty wojny na Ukrainie utrzymały się w dotychczasowych granicach, to znaczy około 57 milionów dolarów dziennie, to znaczy, że Stany Zjednoczone opłacą w ten sposób kontynuowanie wojny na Ukrainie do stycznia przyszłego roku, kiedy to władze w Stanach Zjednoczonych
przejmie następny prezydent, który zostanie wybrany w listopadzie. No a co potem? A potem się zobaczy. Potem się zobaczy, co ten nowy prezydent tam postanowi, bo jak to zawsze, kiedy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych jest wybrany, to tam on w czasie kampanii wyborczej opowiada, co to tam, co tego, czego tam nie będzie robił, że zapali wodę w Atlantyku i tak dalej. Ale jak już wygra wybory w listopadzie, to przychodzą do niego ważni generałowie z Pentagonu, bezpieczniacy wysokiej rangi, CIA i FBI, no i Goldmany Sachs z Wall Street i mówią jemu tak: panie prezydencie, my tu prowadzimy tajne operacje, które są w takim, to, takim stopniu zaawansowania. W związku z tym, żeby świat się nie zawalił, to trzeba zrobić to, potem trzeba zrobić tamto, a później jeszcze trzeba zrobić owamto. No i ten twardziel wybrany w listopadzie na prezydenta, jak już w styczniu obejmie urząd, to robi nie to, co tam się odgrażał w czasie kampanii wyborczej, tylko to, co trzeba. No i zobaczymy, co tam rada w radę, amerykańscy twardziele uradzą, co tam dalej robić z Ukrainą. Jeden problem. Ukraina oczywiście, tak jak tutaj eksperci twierdzą, jedzie, dotychczas jechała na oparach już, ale to nawet ten zastrzyk finansowy pewnej rzeczy nie zmieni, bo opary obejmują również kryzys w postaci braku, rysującego się braku ukraińskiego mięska armatniego. No i w związku z tym obserwujemy takie intensywne działania na razie ze strony premiera Wielkiej Brytanii, który tu w Polsce obiecywał nam, jak tu przyjechał kilka dni temu, był, no i tam, że samoloty, tajfuny będą tutaj nasze niebo tutaj ochraniały. 16 tysięcy żołnierzy brytyjskich nawet tu przy tego, kto wie, czy broń jądrową, bo na razie to są takie marzenia dziewcząt, to znaczy pan prezydent Duda takie snuje marzenia miłosne, żeby sobie w ten sposób zaspokoić potrzebę kształtowania polityki światowej. No ale to Amerykanie tutaj na razie wymijających odpowiedzi panu prezydentowi Dudzie w sprawie broni jądrowej udzielają, więc to chyba jest pieśń przyszłości, albo w ogóle tam całkowita fantasmagoria. Natomiast proszę państwa, widać po tych brytyjskich umizgach, które są podobne do tych z 1939 roku, że chcieliby nas wyznaczyć na kolejnego frajera. Polskę znaczy, na kolejnego frajera, tak jak w 1939 roku, który by przyjął na siebie, no to dałby, posłużyłby Amerykanom i w ogóle Anglosasom swoim świeżutkim mięskiem armatnim. No i bardzo możliwe, że to się uda, no bo przecież nasi, przynajmniej część naszych umiłowanych przywódców to uważa, że to jest nasza wojna i tak dalej. No a poza tym, jak słusznie zauważył w swoim czasie pan Łukasz Jasina, Polska przecież jest sługą narodu ukraińskiego, a co pan każe, to sługa musi.